Erasmus Plus to wyjątkowa możliwość dla studentów, którzy chcą realizować część studiów za granicą, nie tracąc roku i kontaktu z kolegami z grupy. Krakowska Akademia współpracuje z 44 uczelniami z 16 krajów. Studenci oczywiście zdobywają ogromne doświadczenie, rozwijają znajomość języka obcego, poznają mnóstwo ludzi z całej Europy. Często jest tak, że studenci wyjeżdżający są nieśmiali, pełni obaw. Natomiast po powrocie są to osoby często bardzo zmienione, otwarte, pełne energii, opowiadające nam, jak to ich zmieniło i jakie mają inne podejście do życia i do swojej przyszłości. Swoimi wrażeniami po Erasmusie w Niemczech dzieli się studentka stosunków międzynarodowych Wiktoria Tkaczenko. Before our stay, our coordinator Jana Skrzypiec said to us that Erasmus will be the best part of our life, and actually she was right, because it was really better than I expected. I made so many friends there from all the countries, and for sure I would like to prolong my stay there in Germany. I'm planning to study master there, and Erasmus was also a nice experience for me to understand what I want in my life. I will do my best in order to get the job there. Studentka dziennikarstwa Maryna Bondarewska od 5 miesięcy znajduje się w słonecznej Kastorii w Grecji. Powiem tak, że Kastoria to jest bardzo małe miasteczko i ogólnie jest po prostu wszystko zupełnie inne, więc nigdy nie spieszy się. Chciałabym jeszcze zostać, bo to jest takie bardzo spokojne życie, więc czasami każda osoba tego potrzebuje. To jest bardzo dobra możliwość, by poznać nowych ludzi, poznać inne kultury. Nawet możesz zobaczyć po prostu, jak studiują ludzie za granicą. To jest takie wyjątkowe doświadczenie. Także jestem bardzo zadowolona ze swojego Erasmusu. Wyjechać w ramach programu Erasmus można zarówno na studia, jak i na praktyki. Jak co roku organizujemy spotkania informacyjne dla studentów. Podamy wszystkie szczegóły związane z rekrutacją. Omówimy uczelnie, do których można wyjechać za granicę. Spotkania odbędą się 1 i 3 marca. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej. I would say for sure that it is a great experience, and if you have such an opportunity, you don't have any right to neglect it.